Hej, hej. Z tej strony Laukanta z Asysji Flamingo. Zapraszam do następnej fazy kolejnego budowania, ale na początku pokażę Wam, co zrobiłam pomiędzy odcinkami, a mianowicie zagospodarowałam tutaj ten teren. Nie jest już do końca dane tak, jak by należało, ale powiedzmy, że już część jest tak zabudowana, że znowu możemy zostawić. No dobra. Idziemy sobie dalej, zobaczymy. Zobaczcie. Tu jest wejście do toalety. Tutaj zaczyna się nam piękna plaża. Tu jest domek na plaży. To jest czyjś projekt. W związku z czym jest wpisane, jak go znaleźć na warsztacie film. No i tu moja taka malutka plaża z widokiem. Dość mały wodospadzik. I tutaj zobaczcie miejsce do wypakowania. Gotowe. Przejdźmy dalej. Na górę nie ma na razie co wchodzić, natomiast pudełka tam się niewiele zmieniło. Natomiast była się tutaj ścieżka. Po jednej stronie mamy do siedzenia bar, po drugiej stronie mamy plażę. Tam dla ratowników. Bardzo jeden kocyk parasol na miejscu. Kolejne miejsce do biwakowania, nawet czuszka się zmieniła. Tak nasze deski. Częściowo tam już coś zbiłam na nich, nie zabudowane prawda. Tutaj mamy bar, hot doga, napój. Tu mamy taki mały pomnik z pomnikami, mały posąg. No i właściwie to jest tyle, tutaj nie ma nic większego. Przejście. Na razie jest to nie jest zapłane. Tutaj oczywiście też nie, tutaj jest zrobione. Zmieniam sobie pod kamerę. Jedna rzecz, no robiłam, to podłączyłam już drogę. Mogą tam wychodzić. Na razie oczywiście nikt z niej nie korzysta. No i tutaj bardzo mało osób się kręci, no ale to oczywiście tam jest tylko jeden. Teraz tak. Tu jest miejsce przygotowane pod jeden wybieg. Tu trzeba było jakiś znaczek dla zwierzaków i wybieg gotowy. Tu jest miejsce pod wybieg. Tutaj tą dużą część chciałabym przeznaczyć. Myślę, że to będzie dobre miejsce na hitcie. Tu jeszcze wymyślę, cóż małego mogłoby tu mieszkać. Małego, ale jednak korzystającego z wody. Zaraz zobaczmy, jak to jest duże. Obszar lądowy, dwa wodne, 1500. No to może jakieś kajmanki. Czyli by nam się tutaj zmieściły, a tutaj jest tam się popodamy. Ach, jeszcze jedna rzecz, która została dodana. Zobaczcie, tutaj na trasie wdeczek mamy wodospad, który jest ledwo widoczny. No i tutaj już troszeczkę zagospodarowałam brzeg. Drzewo roślinności, żeby jakoś wyglądało. No dobra, w sensie, chyba muszę przeczekać tą zimę. Ale jak śnieg w maju? Co to za numer? No cóż, śnieg w maju, to już jest okej, nie? Przywitamy się. Zobaczymy, co tutaj spływać. Żeby się było zaciągowe. Absolutnie nie jest potrzebne. Śnieg. Krokodyli, jest śnieg, liczbą śniegu krokodyli. No cóż. Śnieg w lesie tropikalnym, prawda? To wygląda. Ale to nie. Czy co, może ja tutaj faktycznie poddaję trochę.
strażyniku. Dodam. Uda to jakoś zimno opanować tutaj. Się plaża. Śniegiem. W dodatku plaża gdzieś w lesie totalnym. No coś. Coś mi nie wychodzi, nie? No dobra. Powiedzmy, że tutaj jest też w miarę ciepło. Tutaj też gdzieś ten śnieg będzie się częściowo roztapiał. No to tak, czy hipopotamę, czy miejsce tutaj zrobiłabym dom, odnieść ludzi stąd by szła tędy. Bo by trzeba było tylko zrobić miejsce ze spytani i tak dalej, już by można było ich przyciągnąć. A tutaj trzeba byłoby zrobić. Najpierw sprawdzę sobie. Jednak handel zwierzakami. Tak, i ja mam zwierzątka. Tutaj już można było coś tutaj dorzucić. Widzę. Po kolei mamy żyrafę, łosia. Słonia. Siłki gwinne. Zdjęcie. Lwów, mamy dużo, lemury, balakangów, kajmany, mam hipopotamu, nie mam hipopotamu. Mam ransamę jednego chyba. O, mam orangutany. Ale orangutany potrzebują chyba dość dużo miejsca, prawda? Pokaż mi. Ile ty potrzebujesz miejsca? Nie ma tematu. 3 metry zabezpieczenie, woda 6 metrów. By nie przeszło, czy to prawda dla nas. No dobra, słuchajcie, zastanówmy się. Chociaż może na początek zbudujemy po prostu jakiś budyneczek, a potem będziemy się martwić o to, jak tu wprowadzić zwierzaka. Ile tam rady wody zrobić? No i pięknie. Skoro mam już tutaj wodę, to z miłą chęcią wprowadzę tutaj jakiś budyneczek i zwierzaki, które będą mogły sobie tutaj wydać miejsce. No dobra, to ja się zabieram za budowę. Widzimy się, jak już budyneczek powstanie. Także na razie, do zobaczyska.
wracam do Was. Jak pewnie widzieliście na początku, myślałam, że wrzucę tutaj fosy, ale dla nich to jest naprawdę za wielki wybieg, zwłaszcza, że można trzymać tylko samca i samicę, ewentualnie młode razem z nimi. Więc no, byłoby to za dużo miejsca na małe zwierzaki, w związku z czym wylądowały tutaj moje orangutany, które mam u siebie. Widzę, że to jest coś małego orangutanu. Został mi facet. A tu mam bardzo miczkę i młodego samca. Więc może by tak jeszcze kupić orangutana. Zobaczmy, czy jest samiczka orangutana. O, kiepska. Jeszcze gorsza. Nie ma. Uhuhuhu. Jest dobry pan orangutan. Bo tego pana orangutana z... Mam tyle tych listków, że bez problemu damy radę. Dokończę tutaj odkładanie dla nich, że tak powiem, jedzonka. Robimy ten wybieg tak, jak powinno być do końca zrobione. Czy damy radę dać tacę na karmę? Może i dalibyś karmikturami? No tak, przecież jak ja nie mam tutaj orangutana, ja się dziwię, dlaczego ja mam... Ojejka. Przecież nie będę go karmić. Platforma. Drzewie. Czyna. I stąd będzie trochę czyna. Gdybyś... Czyna i... O. Szczyp. Jakoś tak. Tutaj taką platformę. Zrobię oczywiście do niej dojście, ale na razie... Teraz potrzeba. Chociaż może znajdziemy jakiegoś gotowca, który tutaj pomoże spiąć. Ale tutaj mi nie wejdzie ten. Panie. To muszę zrobić jakoś tak. Cofnijmy to. Jaki sposób, żeby szedł? Pieku. Dobra, wiecie co, na razie tu niech będzie, tak po prostu, ponieważ potrzebuję tego, żeby one miały co jeść, wodę mają, więc oczko. No więc tak, jak to na razie wygląda? Na razie to wygląda tak, że tutaj mamy budyneczek, w którym ukryłam budyneczek dozorcy i miejsce do odpoczynku, no i wejście do naszego wybiegu. Na razie tu jest tyle, nie ma tutaj nic więcej. Orangutany i punowie mogą tak wychodzić. Tu muszę dokończyć jeszcze ten wybieg, ale to chyba zrobię pomiędzy nagraniami. Po prostu wykończę go ładnie i tyle. Widzicie moje zmagania i perypetie. Proszę bardzo, stąd mamy fajny widok. Muszę też nad nim popracować, żeby to było, no, to znacznie ciekawsze niż jest. Mamy całkiem ciekawy widoczek, uważam. Naprawdę całkiem. O. Zobaczcie. Stąd będziemy mieć część. Tą
taką część. Staramy się tutaj coś robić tak, żeby było przyjemniej, ładniej. Już te orangutanki miały tutaj naprawdę zapewnione dobre warunki, a na dziś chyba koniec. Słuchajcie, nic nie ruszałam. Zajęłam się tylko tą częścią. I tyle. Może przywitajmy jeszcze gości. Ech, mnie nie witamy. Okej. Chociaż niewielka ilość listków zarobiona tym sposobem. Zawsze tu setka padła. No dobra. Słuchajcie, to my sobie tutaj popatrzymy na orangutanka i pożegnamy się do kolejnego razu. No serio, musiałeś. Dzięki wielkie. Pa, pa.